No cześć, tutaj Krakus, no i oczywiście poniedziałek mamy, więc World War Z, tryb wyzwania tygodniowego. Tym razem, jak widać, mamy Tokio, zachodzące słońce, czyli pierwszy etap. I zobaczymy, jakie szczegóły nam tutaj w tym tygodniu gra zafundowała. Siły specjalne. Specjalne zombie pojawiać się będą dwa razy częściej niż zwykle. Łatwiejsze fale. Fale zombie zawierać będą o połowę mniej przeciwników. I siekacz ma 50% mniej zdrowia i zadaje... Dobra, czyli siekacza jak gdyby zostawiamy. Nie będziemy się nim interesować. No, na pewno te specjalne zombie mogą być przeszkodą. Ale spróbujemy. Coś mi choróbsko dopadło, więc mówię przez nos. Raz tak, miotacza kul spróbujemy. Tutaj widzę, że ktoś już zaczął. Dołączymy. A jak wiadomo, jak facet jest przeziębiony, gardło mi boli, no to jest umierający. Więc ja jestem w stanie agonalnym właśnie. No ale może coś się uda z tego wyzwania zrobić. Wczoraj zrobiliśmy 27 fal w hordzie, ale zgliczowało się i całe 27 fal zajęło nam chyba 2,5 godziny. Przy czym fale pomiędzy 20 mniej więcej, no tak w okolicach 18 już coś się zaczęło dziwnego dziać, a 25 graliśmy 1,5 godziny. Generalnie jakieś 20 minut na falę. 15-20 minut. Bardzo mało zombie, znaczy dużo zombie przychodziło, ale w takich mniejszych grupkach. Więc były spokojnie do wyeliminowania. I to było takie strasznie dziwne. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, bo spotkałem się z glitchem, że praktycznie w ogóle zombie nie przychodziło. W każdej chwili może być jakiś specjalny zombie. Się do tyłu. To się zaczyna, fajnie wszystko, ślicznie, pięknie. Wczoraj jak grałem właśnie w trybie hordy, 27 fal kombinatorem, którego miałem bodajże na 8 poziomie, teraz już mam na 16, więc podwoiłem ilość poziomów. No fakt, że rozgrywka trwała strasznie długo i pewnie gdybym te 2,5 godziny spędził na rozgrywaniu nawet na niskim poziomie normalnych tych map, to byłoby to samo. Też bym awansował o 8 poziomów. No ale frajda była. A później się wszystko naprawiło w 26 fali. I nagle po prostu byliśmy zasypani zombie. Time to go. Hello? Can anyone hear me? What are you doing? I'm not leaving anyone behind. We've done what we can here, Shaw. Evacuation's over. Być ten debacz. Thank you.
co to, ten tamten gościu wyszedł? Looks like everyone got out. The locker is down. Przez ścianę? Teraz mam taki... tarczę, mam... odnawia mi się... ekwipunek. Jak zabiję specjalnego zombie. Więc to wydaje się być... wymarzony etap, żeby się często odradzało, odnawiało te... Tutaj się wychyliło. No wychyliła się przed tym. Got the locker! Rescue leader, report! Enemy contact! We're okay, but that sand is going to bring more! We're coming! Pierwszy etap jest. Wszędzie można się spodziewać. Wybaczę. Gather together, then we push on! Rescue leader, we've reached you! Działu. Tu potrzebna jest ekipa jednak. No more screamer. I to zgrana ekipa. Wybuchająca amunicja, ona naprawdę jest niezła. Nie dość, że... w tej chwili uzupełnia amunicję. To jeszcze...
sprzedaje faktycznie tą... I see a bull! Faktycznie tych specjalnych zombie to masakra. Gościu chyba grał przedtem ze mną. Co on tutaj robi teraz? Tutaj na pewno będzie debat. Coś znaleźć. No nie wiem, jak to nam tutaj pójdzie. Zobaczmy. It's done. Reloading. That's a lot of noise. Problem w tym, że niewiele można znaleźć. Czasem się na tych rampach pojawia coś. Nie tym razem. Lekko nie będzie, to od razu mówię. Będzie mniej zombie. Ale podejrzewam, że z tyłu będą nadchodzić te specjalne. Mogło być gorzej, jeśli mam być szczery, bo no, te fale, czyli w sumie, jeśli będziemy uważać na te specjalne zombie, które się pojawiają dużo częściej, to same fale zombie nie będą takie uciążliwe, to szczególnie w tym ostatnim fragmencie tej mapy może być... się nie wdarli, a tu już praktycznie do samego końca dojechaliśmy. Trzeba wyleczyć tego gościa.
strasznie ucierpię. Supply bag, right here. Command, this is checkpoint 6. I have the last bus passing through our final approach. Negative. The port perimeter is failing. I can't wait for it. Command, sir, I have 34 people on this bus. Czasem coś można znaleźć. It's undermanned, taking a beating. If infected get through there, they have a straight shot to the port. I cannot risk it. This is Team 4. We'll defend the western gate. Just hold. Rescue leader, get to the ship. Thank you, Team 4. Do your best. Reloading! Through this gate! Using a stim pistol. These meds will help. Ale nie potrzebuję. I've got eyes on the halfback! Away from the gas! Focus fire on the big one! The bull is dead! Nice work. Stay close. Supplies! Over here! That screamer needs to die! Dobra, jesteśmy w tym ostatnim momencie. Mamy lekarza. To jest olbrzymi plus tutaj. That's one of the gates. Let's get over there. Command, this is Team 4. We reached the gate area. Hurry! They'll be here any minute. Is there anyone else? We have men defending gate 2 on the other side of the channel. Tu nic nie ma. You'll have a clear line of sight for both gates. Tam coś jest. Tylko że mnie tutaj nie dopadł ten dybacz. Defense kit. I hope it works. Tam już go słyszę. Ich nie będzie tyle, tak? Szło, dobra. Tutaj. I got an auto turret running. Gate 2, this is Team 4. Tam jest zebranie. Roger, Team 4, holding for enemy contact. Auto turret set. Przydałaby się jakaś ciężka broń. Supplies over here. To mam. I've got a heavy weapon. Supply bag right here. Supplies over here. Jeszcze tutaj jedno było. Wezmę to. Dam tam. They're
coming out of the cargo terminal! Supplies! Over here! Widać, że ich jest dużo mniej. Żeby właśnie... dużo daje ta amunicja, naprawdę, to jest... No i to by było tyle, tak? No, wszystko zależy od ekipy, ale nie jest to trudny etap. Myślę, że na hard spokojnie to można zrobić. Trzeba uważać tylko na te specjalne zombie. A te zwykłe praktycznie w ogóle ich nie ma. To pierwsze podejście było takie, taka przymiarka. Tam szybko padliśmy. Ale jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Ale tu jak widzicie, no tak jak mówię, dobrze się zorganizować i tak jak wczoraj podczas tej hordy. Broniliśmy się przy bramie, o dziwo, i wyszło to na dobre. No tutaj statystyki całkiem niezłe. Także, no tak wygląda, no. I teraz 16, 17, kombinatorem już jestem na 17 poziomie. I... 350 punktów wpadło, 100 niebieskich, 250 dodatkowo niebieskich można, jeśli będziemy na, jeśli zrobimy to na hard. Szkoda, że tej ekipy nie da się przenieść na hard. Bo by można było spróbować spokojnie.
Dobra, to na tyle, jeśli chodzi o wyzwanie tygodniowe na poziomie normalnym. Nie jest takie tragiczne. Od razu zaliczone. Podejrzewam, że spróbuję na hard zrobić, bo warto. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania kolejnych klipów. Hej.